Powitam Was serdecznie w najbliższym czasie na kanale Multimoto u Michała. Pojawi się test Equinoxa Minelaba 800. Będziemy dzisiaj testować to urządzenie. Między innymi zrobimy testy głębokości z Fortuną Pro na 8 kHz cewce. Generalnie nie będziemy już tutaj, nie będę już dublował tych wszystkich danych. Chciałem pokazać tylko w tej zajawce, jak się zachowuje Equinox przy zakłóceniach EMI, które powoduje zwojnica wiroprądowa w wykrywaczu Pi impulsowym. Michał, powiedz, on sobie dobrał tak automatycznie on kanał? On sobie dobrał, ale możliwe, że od telefonu też są zakłócenia. Poczekaj, zobaczymy jeszcze, czy go możemy odstroić. Próbujemy jeszcze raz. To generalnie na ten moment dupy nie urywa, tak? Zobaczmy teraz. I są dwie kreski. Ja myślę, że podniosę czułość gdzieś na, powiedzmy, 15. 25 to jest max, ustawmy go na 15. Też tańczy. Tańczy i śpiewa. Jeszcze raz. Ten odpowiada od razu. Czy jest tu coś takiego jak filtry przeciwzakłóceniowe w tym urządzeniu? On automatycznie odstraja, ewentualnie można zmieniać kanały. Aha. Można zmieniać częstotliwość pracy. Teraz jest na wieloczęstotliwościowej. Tak. 5 kHz. Zakłócenia dalej. 10. Na 10 się uspokoił. Mhm. Jedziemy dalej. 15. Cisza. 20. Już jest gorzej. I 40. Ale jak włączymy na wieloczęstotliwościowy. Generalnie, jeśli chodzi o Minelaba. Dla mnie to jest takie BMW, tak? Jeśli porównując do samochodów, bardzo lubię tą markę. Zaczynałem od Etaka i mam słabość do tej marki. Wykonanie jest mistrzowskie, tak? To wszystko jest w sposób wyjątkowy zrobione. Komponenty lekkie, jakieś tam kompaktowe rzeczy użyte, no ale tak jak widzicie. Jeśli chodzi o zakłócenia, to wydaje filtry przeciwzakłóceniowe i odporność na zakłócenia zewnętrzne. Wygląda na to, że Fortuna Pro jest jedynym wykrywaczem na rynku, który jest odporny na wszystko, tak? Od kabli wysokiego napięcia po zakłócenia powodowane przez wykrywacze wiroprądowe typu Lorenz, typu tam Novak, Mad Max, czy tam, nie wiem, inne Pi. To tyle. Także pozdrawiamy serdecznie, idziemy potestować. Zobaczymy, jak się zachowują oba wykrywacze, czyli Fortuna Pro i Minelab Equinox 800 na różnych przedmiotach. Diamagnetyka głównie, jeśli chodzi o monety i tak dalej, na różnych głębokościach. Zapraszam do oglądania u Michała na kanale pełnej wersji. Życzę miłego dnia.